Szanowni Państwo, witamy po krótkiej przerwie w naszej ostatniej części dzisiejszego webinaru. Z nami w studiu Krzysztof Pytel. Witam. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie na temat zarządzania kategorią w aptece. Ja wcześniej dyskutowałem na ten temat z Krzysztofem i dla mnie to jest fascynujące, te procenty. I gdy patrzymy sobie na ceny, czasami warto zerknąć trochę głębiej, patrząc na ilość sprzedanych produktów i podzielić to później przez konkretne procenty, i okazuje się, że małe ruchy mogą spowodować duże zmiany w zakresie rentowności Państwa aptek. I tutaj chciałbym Krzysztofie prosić o przybliżenie tego tematu, jak pracować cenami na produktach, które no, na co dzień sprzedają się w dużych ilościach, po to, żeby zwiększyć rentowność. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, diabeł bardzo często tkwi w szczegółach. Takie mamy dość popularne przysłowie. My o temacie zarządzania cenami mówiliśmy już kilka miesięcy temu na naszym pierwszym spotkaniu. Dzisiaj rzeczywiście postanowiłem dotknąć tego zarządzania kategorią w takim dość wąskim wycinku tego, w jaki sposób, czy na co zwracać uwagę w kontekście produktów drogich, które mamy w aptece, produktów, które są w wyższej cenie, bo po pierwsze będę chciał Państwa przekonać do tego, że czasami zbyt dużą uwagę przywiązujemy do poziomu cenowego, większą niż robi to pacjent, a z kolei od tej strony biznesowej czasami nie zwracamy uwagi na pewne niuanse, które mogą nam w tej efektywności aptek pomóc. Ja myślę, że ta praca z produktem w wyższej cenie, ona jest wielowymiarowa, ona tak naprawdę bardzo często nie zaczyna się w aptece, bo przecież pracując z pacjentami doskonale wiesz, że oni też często pewnie zwracają uwagę na to albo pytają o to, czy produkt jest drogi, czy jest tańszy. Tak, i to jest ten czynnik, z którym sobie już musimy poradzić. Dlatego ja na wstępie jakby chciałbym dość mocno zarysować, w jakim kontekście my będziemy mówić tej wyższej ceny, bo proszę zwrócić uwagę, kiedy pacjent przychodzi do apteki i mówi, że coś jest drogo, że coś jest w zbyt wysokiej cenie, to możemy spojrzeć na ten element co najmniej w dwóch aspektach. Po pierwsze, on może powiedzieć, że to jest wysoka cena tego konkretnego produktu w porównaniu z innymi aptekami. No bo jest cena określonego preparatu, określonego leku w aptece, a w innych aptekach ona jest wyższa, niższa i tutaj już na pewnym poziomie to porównujemy. Natomiast drugim elementem jest to różnicowanie cenowe produktów wewnątrz kategorii. Czyli mamy z danej grupy leków, z danej grupy preparatów o podobnym zastosowaniu, czy o tych samych wskazaniach, podobnych wskazaniach, mamy produkty w różnych cenach. I tutaj pacjent też może sobie zadawać pytanie, czy to jest cena dobra, czy to jest cena zła, dlaczego ten, a nie inny produkt kosztuje o tyle więcej. My będziemy dzisiaj mówić o tym elemencie drugim właśnie, o tym produkcie w wyższej cenie w konkretnej kategorii. Czyli nie o różnicach pomiędzy aptekami, ale o różnicach w danej grupie produktów. Bo rzeczywiście ta praca z ceną jest dużym wyzwaniem dla farmaceuty. Kiedy ja myślę w ogóle albo rozmawiam o cenach, to zawsze mi się przypomina ten cytat, na który kiedyś trafiłem. Zupełnie nieapteczny, bo Aldo Gucci, czyli mówimy o modzie, ale myślę, że bardzo dobrze odzwierciedla pewną zależność. Tą, kiedy za ceną idzie jakość. Tak? On powiedział, że to rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się o wiele dłużej niż radość spowodowaną niską ceną. I myślę, że szczególnie jeżeli mówimy o produktach w aptece, które jednak mają rozwiązywać nasze problemy zdrowotne albo coś wspierać, a mieliśmy dwie ciekawe rozmowy związane z sildenafilem i z Maxonem. On też się w tej koncepcji biznesowej pojawi dzisiaj u mnie. No to pamiętajmy o tym, że ta jakość jest ważna. Ja się pokusiłem o zobaczenie, jak to wygląda też w różnego rodzaju publikacjach, badaniach, bo jednak publikacji związanych z zarządzaniem ceną, z postrzeganiem ceny jest dość sporo. I to, na co zawsze zwracam uwagę, myślę, że kiedy się sami nad tym zastanowimy, to też często się nad tym złapiemy, że czasami nawet tuż po zakupie jest nam trudno odpowiedzieć, w jakiej cenie dany produkt kupiliśmy. Szczególnie wtedy, kiedy ich kupujemy kilka, albo zupełnie coś innego nas motywuje do zakupu. No jeżeli mówilibyśmy już stricte o preparatach z sildenafilem, to śmiem twierdzić, że ten element ceny w procesie zakupu nie jest tak ważny jak na przykład element dyskrecji zakupu. Prawda? Tak. O tym rozmawialiście przed chwilą. I to są wszystko te determinanty, które powodują pewną akceptację też ceny, pewną wrażliwość cenową lub zmniejszają tą wrażliwość cenową.
To, o czym też musimy pamiętać, to dokładnie tak jak z pacjentem u lekarza. Jeżeli chcesz przekonać pacjenta do być może nowocześniejszego, droższego leku, no to musisz go przekonać, dlaczego on powinien go brać. Jakie za tym pójdą argumenty, oczywiście, korzyści. I to jest dokładnie to. Czym więcej tych takich konkretnych, spersonalizowanych korzyści dostajemy, tym odczuwamy ten mniejszy taki ból przy płaceniu. I teraz, kiedy ta jakość idzie w parze z ceną, wówczas akceptacja pacjenta jest dużo, dużo lepsza. No ale skoro mówimy o tym przełożeniu tych wszystkich czynników na aspekt zarządzania kategorią czy optymalizacji biznesu apteki, to ja się pokusiłem o trzy takie proste wyliczenia. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli byśmy przyjęli obrót apteki na poziomie 150 tysięcy złotych miesięcznie i średnią marżę apteki w trzech scenariuszach, 20, 25 i 15%, no to mamy wyliczony jakiś konkretny zysk, który ta apteka generuje przy takim poziomie marży. I teraz, gdybym zapytał, czy poprawa o 1% to dużo czy mało, no to odpowiedzi będą różne. Bardzo często się spotykam, no tak, 1% to dużo, a czasami się spotykam, no nie, no 1% to niewiele. On niewiele zmieni. No to proszę spojrzeć, że tak naprawdę nawet przy tej prostej kalkulacji, jeżeli my marżę apteki poprawimy o 1%, jeżeli on do tej pory wynosiło 20% przy tym obrocie, dołożyliśmy 1% do 21%, to zyskujemy dodatkowe 1500 zł zysku, co tak naprawdę poprawia naszą rentowność o 5%. Mhm. I teraz takich scenariuszy różnych moglibyśmy zbudować wiele, ale to, na co ja przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, to na to, żebyśmy po prostu wiedzieli, że ten 1% bardzo często znaczy więcej. Ale tutaj też jest zaszyta pewna rzecz, o której dość często zapominamy, bo oczywiście patrząc na rentowność apteki całościowo w takim ujęciu, to jest właściwe spojrzenie. Patrzymy sobie na procent, sprawdzamy, czy nam się zmienia w górę, w dół. Ale kiedy już patrzymy w konkretną kategorię, to ja na końcu pokażę Państwu taki przykład, kiedy ta marża procentowa spada, a tak naprawdę apteka zarabia więcej. I to są te pułapki, o których czasami zapominamy. To jest obrazek, który Państwo już widzieliście i na poprzednim naszym spotkaniu, i na jeszcze wcześniejszym, bo ja z niego po prostu korzystam bardzo, bardzo często, po to, żeby podkreślić tą ważność jakości w korelacji ceny. Czyli żebyśmy pamiętali o tym, że kiedy rozmawiamy z pacjentem, tak długo jak będziemy się koncentrować właśnie na cenie, tak długo ta rekomendacja nie będzie, ta porada nie będzie efektywna, w związku z czym te wszystkie czynniki związane czy to z wygodą, czy z bezpieczeństwem, czy właśnie jakością są bardzo, bardzo ważne. Ja tu nawet nie będę wchodził w szczegóły, bo mieliśmy dwie wcześniejsze rozmowy, które doskonale pokazały różnicę na przykładzie konkretnego produktu, co może zyskać pacjent stosując tą wyższą jakość. Ale warto na pewno spojrzeć na różnego rodzaju badania. No bo kiedy pytamy się kupujących, kiedy pytamy się pacjentów, czy są gotowi zapłacić za wyższą jakość, to niemalże 3/4 z nas odpowiada, że tak. I nawet wtedy, kiedy mówimy, że zwracamy uwagę na cenę, że cena jest dla nas ważna, bo ja z moich ust nigdy Państwo nie usłyszycie, że cena nie jest ważna. Ona jest ważna, tylko ona zawsze koreluje z czymś. Ona koreluje z jakością produktu, ona koreluje z jakością obsługi pacjenta, ona koreluje z lokalizacją apteki, z naszą intencją zakupową, czy wchodzimy... No, z tym dyskrecją, że pacjent, wiedząc, że oczywiście, na aptece tak, dyskretnie i spokojnie możesz zakupić sobie sildenafil, wybierze nawet tam, gdzie jest drożej, bo po prostu będzie miał ten komfort zakupu. On zapłaci za tą dyskrecję, mówiąc w dużym uproszczeniu. To jest dokładnie tak samo, jak korzystamy czasami z apteki, o której wiemy, że jest droższa, tylko dlatego, że ma parking. No bo jest wygoda. Ale już konkretnie mówiąc o jakości, rzeczywiście my deklarujemy, że chcemy zapłacić za jakość. Jesteśmy gotowi zapłacić za jakość. Oczywiście to nigdy nie jest tak, że ta kwota, którą jesteśmy skłonni wydać, jest bez limitu. No bo oczywiście każdy z nas ma jakieś zasoby finansowe, czy jakieś możliwości, czy jakieś po prostu podejście. No, za ten produkt nie zapłacę więcej i tyle. Takie są moje przekonania. I oczywiście są pacjenci, dla których cena czy różnice cenowe zawsze będą bardzo, bardzo istotne. Natomiast
Znowu, kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to to, że w zależności od różnych grup produktów ta wrażliwość cenowa będzie większa lub mniejsza. I to są te czynniki, o których powiedzieliśmy, no ale też moglibyśmy powiedzieć o grupie docelowej pacjentów. No jeżeli będziemy mieli produkty z grupy dla przeznaczonych z założenia dla pacjentów starszych, to wiadomo, że oni będą bardziej wrażliwi na ceny, będą zwracali na nią dużo większą uwagę niż pacjenci na przykład młodzi albo tacy, którzy rzeczywiście szukają czy to dyskrecji zakupu, czy innych czynników wygody zakupu, o których mówiliśmy. Dalej, gdybyśmy spojrzeli głębiej w badania, to rzeczywiście zwracamy te kryteria wpływające na dokonanie zakupu, to są zarówno cena, jak i jakość. Ale nawet zgłębiając ten temat, widać wyraźnie, że jakość produktu jest dla nas bardzo, bardzo istotna. No, chętnie zapłacimy mniej, tylko nie zawsze chętnie zapłacimy mniej, jeżeli wiemy, że dzięki temu stracimy jakość. No? Czyli to działa w dwie strony. Jesteśmy gotowi zapłacić więcej, kiedy wiemy, że dostaniemy więcej jakości. Chcielibyśmy zapłacić mniej, ale już może niekoniecznie wtedy, kiedy nam ktoś zabiera tą jakość. Oczywiście świadomość pacjentów, ona rośnie, ona wzrasta i w różnych grupach produktów jest coraz większa. Natomiast i tak moje głębokie przekonanie jest takie, że na końcu w dużym stopniu wpływa na to farmaceuta. To, czy on przekaże pacjentowi rzetelną informację związaną z jakością, to w jaki sposób zrobi, w jaki sposób przekaże tą informację związaną z jakością i czy rzeczywiście trafi do tego pacjenta to, co ten pacjent powinien usłyszeć, żeby wiedział, z czego wynika ta różnica w wydanej kwocie. Czyli po pierwsze, nie przywiązujmy się tak całkowicie zero-jedynkowo do tego, że skoro to jest droższe, to pacjent tego nie będzie chciał. To jest pierwsze błędne założenie. Drugie, i to jest chyba jeszcze częstsza pułapka, my, czyli farmaceuta, osoba sprzedająca, rekomendująca dany produkt, przyjmuje swoje założenia co do ceny, czy co do akceptacji ceny. No, pacjent może mieć zupełnie inne założenia. Dokładnie tak. Ja mogę powiedzieć, że coś jest dla mnie drogie, a ty powiesz, że masz zupełnie inne zdanie i odwrotnie, prawda? To zależy od wielu czynników, również od tego, co wiemy o danym produkcie i czego od niego oczekujemy. I o tym na pewno warto pamiętać. Na poprzednim naszym spotkaniu już też mówiliśmy o tym, w jaki sposób formułować komunikaty, na co zwracać uwagę, jako że w tym zarządzaniu ceną i tym czynniku, na co patrzeć w kontekście zarządzania marżą, ja pokażę przykład Maxonu, no to też myślę, że warto przytoczyć, przypomnieć to, na co warto zwracać uwagę w rekomendacji z pacjentem. Na pewno nie wystarczy powiedzieć mu, że on zawiera większą ilość substancji aktywnej, bo dla pacjentów w wielu przypadkach to po prostu nic nie znaczy. Nie wnosi żadnej informacji, tak. Pewna cecha. Oczywiście, że tak. I tutaj my możemy używać haseł takie, jak tutaj mamy przytoczone na tym obrazku, ale oczywiście nie musimy, bo wchodzi ten obszar też dyskrecji. Farmaceuta też ma swój sposób obsługi pacjentów, też z różnymi pacjentami mamy do czynienia. Jedni podchodzą do tej obsługi, czy w ogóle do zakupów tego produktu z humorem, inni bardzo poważnie i bardzo dyskretnie, więc tu jest tych scenariuszy bardzo, bardzo dużo, ale na pewno musimy zwrócić uwagę na tą większoną skuteczność produktu. Pacjent już domyślnie będzie wiedział, co on dzięki tej skuteczności zyska, no bo wie po co przyszedł do apteki. A tak naprawdę, jak spojrzymy sobie na badanie skuteczności, to właśnie ta dawka 50 to jest dopiero ta, która zaczyna być skuteczna u 70 kilku procent pacjentów. Dawka 25 mg to jest skuteczność na poziomie 45-50% chorych. Tak, rzeczywiście są takie wskazania, ale o tym już dużo było powiedziane, tak. Więc ja się skupię na tych czynnikach bardziej biznesowych, ale na końcu, no ja jednak dużo pracuję z farmaceutami i wiem, na co zwracają uwagę. No bardzo często mówią, ja chcę polecać produkt, jest po prostu dobry i skuteczny. Tak? No i jeżeli te dwie rzeczy idą ze sobą w parze, to jest na pewno coś, co jest zgodne z tym przekonaniem farmaceuty, który za pierwszym stołem stoi. Ja pokusiłem się, mimo że to nie jest stricte związane z zarządzaniem asortymentem, ale jeżeli już mówimy o tym, że no, chcemy rozwijać sprzedaż produktu wysokiej jakości, a tą barierą może być cena, to ja pokusiłem się o taką rzecz, na którą zawsze zwracam uwagę, bo jest bardzo, bardzo istotna w kontekście komunikacji ceny. Bo dość często, kiedy zwracamy uwagę, cokolwiek kupujemy
i słyszymy cenę, i nasza reakcja jest, że to jest za drogie, że to jest za drogie, to bardzo często po drugiej stronie, czy to farmaceuty, czy sprzedawcy, bo to się przecież zdarza w wielu miejscach, słyszymy, no tak, ale i później tłumaczenie, z czego to wynika. My podświadomie nie lubimy słowa ale, bo ono w takiej konstrukcji zdaniowej sprawia, że mamy poczucie, że ktoś wchodzi z nami w polemikę, że się z nami nie zgadza. A najprostszym, co możemy zrobić, to wykorzystać ten argument tej wysokiej ceny do pokazania, że właśnie dlatego on dostarcza takiej, a nie innej wartości. Prawda? Mhm. Czyli zamiast mówić no tak, ale i tłumaczyć, to nie, on jest drogi. I właśnie dlatego działa skuteczniej. I właśnie dlatego ma w składzie jednej tabletki dwa razy więcej substancji czynnej. Czyli automatycznie przekładamy ten komunikat na coś wartościowego dla pacjenta, w czym on widzi, no tak, no właśnie dlatego muszę zapłacić więcej. To jest jeden z prostszych i skuteczniejszych sposobów radzenia sobie w sytuacji, kiedy pojawia się właśnie obiekcja ceny. Co jest istotne w tym elemencie związanym właśnie z zarządzaniem ceną? Tutaj przygotowałem dla Państwa taką tabelkę, którą to jest właśnie narzędzie, z którego bardzo często korzystam w projektach, które prowadzę, bo ono pokazuje zależności pomiędzy ceną zakupu, rentownością i ilością sprzedaży. Tutaj, jak Państwo widzicie, mamy cenę zakupu netto, mamy cenę zakupu brutto produktu, a później 10 różnych cen detalicznych od 24,99 do 34,99. Dalej w kolejnej kolumnie możecie Państwo zobaczyć, ile zysku wartościowego netto dostarcza sprzedaż przy konkretnej cenie. Dalej możecie zobaczyć, jaka to jest marża procentowa i różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami. Dalej przykładowa ilość sprzedaży, no 100, możemy wpisać każdą inną, no wpisałem 100. I dalej widzimy, ile możemy zarobić na sprzedaży tych 100 opakowań produktu w określonej cenie. I zobaczcie Państwo, jak to są duże różnice. I warto sobie zrobić takie ćwiczenie, kiedy szczególnie myślimy o ustalaniu cen ważnych produktów, takich, gdzie pacjenci mogą zwracać na to uwagę. Warto zadać sobie takie pytanie, czy zrobić takie ćwiczenie w sytuacji, kiedy chcemy podjąć decyzję o tym, że chcemy obniżyć cenę, albo o tym, że chcemy tą cenę podnieść. No bo za tym zawsze idzie pytanie, o ile sprzedam więcej, jeżeli obniżę cenę? No jeżeli sprzedam więcej, dzięki temu, że on będzie tańszy, to być może warto. Tylko tu znajdziemy odpowiedź, o ile więcej muszę sprzedać, żeby rzeczywiście mi się to opłacało. Ja zaznaczyłem dwie ceny tutaj w tym całym zestawieniu. Dlaczego akurat te dwie? Cena 34,99 to jest mniej więcej cena średnia rynkowa według danych PEX Pharma Sequence, którą sprawdziłem za miesiąc październik. 34, tam bodajże było 34,57, więc mniej więcej w tej cenie średniorynkowej ten produkt się sprzedaje. Jeżeli ktoś ma ochotę sprzedawać go w niższej cenie, no to może w takim zestawieniu prostym zobaczyć, na ile zmieni się rentowność, ale też to, że dostarcza on w tej cenie poziomu marży na poziomie plus minus 20%, co korelując jeszcze z ceną detaliczną, daje solidny poziom zysku, bo to jest to, na co zawsze zwracam uwagę. Nie patrzmy na procenty, a patrzmy na wartości per sztuka. I w jaką pułapkę często wpadamy z moich obserwacji? Gdybym Państwu zadał takie pytanie, macie do wyboru produkt numer jeden, który kosztuje właśnie takie 34,99 i zarabiacie na nim 30% marży, a drugi, który kosztuje 23,99 i mamy na nim 40% marży, to który sprzedajemy? I bardzo często, kiedy zadaję tego typu pytania na różnego rodzaju spotkaniach, no to pada odpowiedź, no nie, no to ten tańszy, bo po pierwsze dla pacjenta taniej, po drugie mam wyższą marżę. No procentową na pewno, tylko czy wartościową. I teraz oczywiście tych scenariuszów może być wiele, bo możemy dodać tu procent, tu odjąć albo podnieść cenę o złotówkę, czy obniżyć cenę o złotówkę i te scenariusze będą się inaczej kształtować. Ale w tym konkretnym przykładzie, którym zaproponowałem, widzimy wyraźnie, że no jednak rentowność jest po stronie tego produktu droższego. Mhm. Czyli ta różnica w cenie powoduje, że jest bardziej rentowny w sprzedaży niż inny, który jest sporo tańszy. Tutaj akurat to jest 9,4% zysku. No i teraz albo możemy, sprzedając ten produkt w wyższej cenie, zarobić o te 9,4 więcej, albo jeżeli przyjmiemy, że chcemy polecać preparat w niższej cenie, mniej niż 9,4%. No wybór z punktu widzenia rentowności w tym scenariuszu jest dość oczywisty.
I w ostatnim takim obrazku pomyślałem sobie, który warto Państwu pokazać w kontekście pracy z ceną, to jak to się przekłada trochę bardziej całościowo, bo tak jak powiedziałem, patrzymy na to, czy zarabiamy procentów więcej czy mniej. Tylko nie zawsze ten procent determinuje rzeczywiście zysk. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy dokładnie te produkty, o którym sobie powiedzieliśmy przed chwilą. 34,99 i 23,99. Pierwszego sprzedajemy 50, drugiego 150, czyli mamy 200 opakowań sprzedaży w jakiejś perspektywie czasu. Nieważne, w jednej aptece to będzie miesiąc, w innej rok. Ale scenariusz zawsze w cyfrach wyjdzie podobnie. No i mamy na nim określoną wartość zysku i mamy marżę na poziomie 36,7%. A teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli odwrócimy te proporcje, czyli sprzedamy więcej produktów w wyższej cenie. Czy to będzie łatwe? Oczywiście, że nie. Trzeba w to włożyć pewien wysiłek. Ale ja chcę Państwu pokazać, co w takim scenariuszu się dzieje. Jedyne, co zmieniłem tutaj w tej drugiej tabelce, to zamieniłem ilości. Czyli do pierwszego produktu dopisałem 150 opakowań, do drugiego 50. No i co się dzieje? Pierwsza rzecz, na którą zwrócimy uwagę, to to, że marża procentowa nie wynosi 36,7, tylko 31,9%, czyli spadła. Mhm. Jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na ten element, to moglibyśmy pomyśleć, że no dokonaliśmy złej zmiany w naszej aptece, no bo tracimy marżę procentową. Ale wystarczy spojrzeć na wartość sprzedaży i na wartość zysku, żeby przekonać się, że tego zysku jest więcej. No bo sprzedajemy więcej produktu droższego, wzrosła nam wartość sprzedaży, zysk wygenerowany jest większy, jego procent jest mniejszy. Ale suma summarum apteka zyskuje 4,6% więcej akurat w tym scenariuszu wyliczenia, który tutaj zastosowałem. Czy dużo, czy mało? Ja nigdy nie odpowiadam na takie pytania, bo o tym musi zdecydować ktoś, kto prowadzi aptekę i zarządza. Natomiast to są te czynniki, na które warto zwrócić uwagę i na które ja dzisiaj na tym naszym krótkim spotkaniu chciałem Państwa zainspirować do takiej refleksji, co z tymi tematami możemy zrobić. Bardzo Ci dziękuję, Krzysztofie. No, dla Państwa taka informacja, że produkt pomimo tego, że może być droższy, to daje konkretne, wymierne korzyści dla pacjenta i powinniśmy z tego korzystać w trakcie rozmowy z chorym, czyli jest drogi, tak, ale jest dobry, jest skuteczny, jest bezpieczny, daje wyższą skuteczność niż na przykład produkt tańszy, który jest równocześnie dostępny w aptece. Mamy pytania od Państwa, oczywiście jeżeli chcecie Państwo je zadawać, to jeszcze zapraszamy tutaj na czacie, żeby te pytania umieścić. Jedno pytanie jest do mnie, pytanie od technika farmacji. Pacjent ma do wyboru sildenafil 25 mg razy 4 tabletki, sildenafil 50 mg razy dwie tableczki w identycznej cenie, co polecić, co powinien wybrać. Szanowni Państwo, zależy od tego, czy ten sildenafil 25 mg był skuteczny dla pacjenta. Jeżeli ta jedna tabletka sildenafilu 25 mg pacjentowi wystarczała, to jest to preparat dla niego, bo starczy mu tak naprawdę na 4 dni, kiedy będzie potrzebował zażywania. Jeżeli nie był skuteczny, a no jest bardzo prawdopodobne, bo ta dawka 50 mg to jest dopiero dawka, która daje skuteczność u blisko 80% pacjentów, to w tym przypadku polecamy temu pacjentowi sildenafil, dwie tabletki, ale każda w dawce 50 mg. I Krzysztof, pytanie do Ciebie. Część pacjentów zwraca uwagę na całościową wartość koszyka zakupowego. Czy rekomendując preparaty w wyższej cenie, nie zaszkodzę wizerunkowi apteki? Ja na to pytanie, bo ono rzeczywiście się dość często pojawia, taka wątpliwość, czy polecając droższy preparat powoduje, że koszyk zakupowy jest większy, czy to nie zaszkodzi. Ja odpowiem pytaniem na pytanie, czy wizerunkowi apteki może zaszkodzić rekomendacja i porada związana z lepszym produktem, który skutecznie pomaga? Nie, może wręcz pomóc. Nie. Tylko i wyłącznie pomóc. Tak. Ale istotne jest to, czy właśnie za tą informacją, że zapłacisz więcej, idzie to, za co płacisz. Czyli jeżeli te dwa czynniki, benefity, które z tego wynikają. Oczywiście, że tak. Jeżeli pacjent wie, dlaczego ten paragon jest większy, to wychodzi z przekonaniem i sam ocenia później tą jakość, a jeżeli dostanie lepszy produkt, to z całą pewnością na tym zyska. To jest właśnie ciekawe w Państwa pracy, bo ona łączy tą wiedzę medyczną, merytoryczną jako farmaceutów, ale niestety musicie Państwo też mieć tą wiedzę uzupełnioną o zdolności do sprzedaży, do rozmowy, do komunikacji z pacjentem, nie tylko w zakresie aspektów medycznych, ale również właśnie w zakresie aspektów cenowych. I ostatnie pytanie, Krzysztofie, czy jest jakiś poziom procentowej różnicy w cenie, którego nie powinniśmy
przekraczać, ustalając ceny różnych produktów? Nie, nie ma takiej reguły. To wszystko zależy od różnic jakościowych produktów, to wszystko zależy od tego też, o jakiej skali mówimy, no bo na pewno będzie łatwiej przekonać pacjenta do preparatu za 6 zł zamiast takiego za 2 zł, a zupełnie inaczej, jeżeli będziemy mówili o preparacie za 200 i za 600 zł, tak? Proporcja ta sama, ale różnica wartościowa zdecydowanie większa. Nie, nie ma takiej zasady. Oczywiście w całym procesie zarządzania optymalizacji cen w kategorii zwraca się uwagę na różnice, na takie elementy, ale to już jest kwestia analizy tego, co konkretnie mamy w apteku, w jakich cenach, jakie jest otoczenie konkurencyjne, no to już jest większy temat do analizy. Nie ma odgórnej zasady, że może być 5, 10, 50 albo 100% droższy. Bardzo Ci, Krzysztofie, dziękuję za kolejne odwiedziny w naszym studio. Szanowni Państwo, Państwu również gorąco dziękuję za to, że byliście z nami już przez tą godzinę i 20 od samego początku. Jak widzicie, rozwija się nasza formuła naszych webinarów. Mam nadzieję, że Państwu się podoba i będziecie Państwo dalej korzystali z naszych spotkań. Już kolejne spotkanie za 2 tygodnie, również poniedziałek, również godzina 19. I gorąco Państwa już teraz zachęcam do tego, żeby zapisać sobie to w kalendarzu i żeby być z nami podczas tego spotkania. Tymczasem dziękujemy serdecznie i życzymy spokojnej nocy.